Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam o nowym nadchodzącym przedmiocie do Fortnite Battle Royale. Dopiero co się zaczął sezon 8, a już otrzymaliśmy wiadomość o nadchodzącym nowym przedmiocie. Tak jak na początku sezonu 7 został dodany Infinity Blade, tak w tym sezonie na pole walki wkroczy zakopany skarb. X oznacza cel. Przeszukaj wyspę w poszukiwaniu ukrytego skarbu przy użyciu nowego przedmiotu. Zakopany skarb. Pierwszy raz ten przedmiot tak naprawdę został zapowiedziany już na trailerze tego sezonu. W tej krótkiej animacji widzimy, jak trzy oddzielne frakcje szukają zaznaczonego na mapie X-em skarbu. W grze na razie takiego skarbu jeszcze nie ma, ani takiego X-a w piasku, ani takiej złotej linii światła. Jednak dzięki tym podpowiedziom z animacji wiemy, że nowy przedmiot będzie mapą, na której X-em będzie wyznaczony skarb. Będzie on prawdopodobnie dodatkowo zaznaczony w grze żółtą linią światła jak na trailerze, dla posiadacza mapy. Albo nawet nie będzie potrzebna mapa, a w grze losowo pojawi się promień światła, który wyznacza miejsce zakopanego skarbu. A w skarbie nie wiadomo jeszcze co będzie. Nie jest to ta sama skrzynka, która jest w tym momencie na podium. Może ona kryć cokolwiek, ale wygląda na to, że to będzie zwyczajny zrzut zaopatrzenia, ale taki, który my będziemy musieli znaleźć. Złote światełko tej skrzynki może oznaczać, że tym skarbem będą przedmioty epickiej i legendarnej jakości. Co ciekawe, na ikonie tego przedmiotu, wokół wyspy, na której są dobrze nam znane miejscówki, widać potwora morskiego po lewej oraz wystającą głowę smoka po prawej. I to w sumie tyle, ile wiemy na temat tego przedmiotu. Powinien wyjść już jutro we wtorek w aktualizacji zawartości, równo o 14. Poza tym, to znamy już dźwięki tego przedmiotu. Dla tych, co nie mieliście okazji tego przesłuchać, zostawiam to na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.